Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Przypominam, że w tym cyklu rozmawiamy z krokodylem Dariuszem Kozakiewiczem. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co Darek ma pod nogą. O tak zwanej magii tworzenia dźwięku. Dzień dobry. Muszę ci powiedzieć, że jestem pod wrażeniem twojej podłogi. Jej wielkości, ale i przejrzystości, i takiej schludności. Ona jest po prostu ładna. Nawet masz takiej samej wielkości efekty, żeby one ładnie układały się w symetrii. Nie wiem, jak to się stało, szczerze powiedziawszy. Jest to zdradzę czy tajemnicę. Ja to robiłem sam. Lubię taki porządek, dlatego że nieporządek się odbija na koncercie. Wystarczy, że kabel się urwie, albo jak niechlujnie coś zrobisz, po zabawie. Ale tu też musiałeś coś pomalować po swojemu. No musiałem, jak to jest, coś mnie korciło, nie mogę wytrzymać, jak to takie jest. Jakiś element musiałem dobrze. Tak. I pamiętam, że już po którejś tam jeszcze nie było malowane, to basista, z którym ja tak podchodzi, tak my. O, malowałeś? A ja mówię, oczywiście. Fajnie, ładnie. Bawię się. Super, to opowiadajmy o tym. Wiesz co, to jest właściwie mój taki naprawdę pierwszy po perfektowskim. Mhm. Bo miałem perfektowski, którego modyfikowałem bardzo często ze względu na to, że wiesz, ja tak naprawdę to nie używam wielu efektów. Mhm. Ja używam to bardzo podstawowe, wiesz, to wszystko, co dotyczy brzmienia gitary, wiesz, pasma, to właściwie wszystko idzie ze wzmacniacza. Tutaj są jedynie, w zależności od piosenki, od utworu, lekkie jakby dokładki. No oczywiście, wiesz, może najgorzej to jest źle powiedziane, ale ja tak naprawdę muszę używać chorus, mhm, i muszę używać delay dowolnych ballad, gdzie potrzebny po prostu jest postawienie akordu, żeby on po prostu trochę odpłynął, wiesz? Mhm. I do tego to służy. Czy ja za tym tak bardzo, za tymi chorusami, czy ja je tak bardzo lubię? Tak sobie, no. One są potrzebne czasami, ale tu są właściwie efekty, które tylko używam do niektórych piosenek. Mhm. Jest ich dlatego tak dużo, bo wiesz, zwykle jest tak, że pedalboardy generalnie muzycy, znaczy gitarzyści chyba robią w ten sposób, że grupują sobie na przykład, nie wiem, trzy efekty, które chcą użyć pod jednym switchem. Mhm. I to są takie grupy. Wiesz, że po prostu mają tych grup kilka i wyzwalają na przykład jednocześnie trzy efekty jednym, mhm, kliknięciem. I ja tu mam zrobione zupełnie inaczej, bo wszystko jest szeregowo. Aha. Czyli gdybym chciał użyć trzech efektów od razu, to musiałbym nacisnąć jednocześnie trzy, mhm, czego się nie uda. Chyba że jakieś specjalne buty musiałbym zamówić, jakieś takie, na wiem, są takie, że... Albo zagrać trzy piosenki jednocześnie. Bo ty mówisz, że jednego efektu używasz do jednej piosenki. Tak. Trzy jednocześnie. To dobry pomysł. Biorę. Za X. Masz za X tego. Zgłaszam za X swój. No więc tak, więc, a ponieważ rzeczywiście tak jest, że czasami na przykład do jednej piosenki używam tylko jednego efektu, tak na przykład, nie wiem, do jednej piosenki używam flangera, którego nigdy nie używałem, a teraz akurat, mhm, coś mi przyszło, na przykład takie... Jakiś tam kociołek tam się, mhm, wytwarza w tym dźwięku. Ale to dosłownie, bo w jednym tylko otworzę, ale kostka siedzi, prawda? Mhm. Zajmuje trochę miejsca. Takim jeszcze podstawowym efektem, no oczywiście jest odrobinę rewerbu. Tu można go zmniejszyć, ale później przy większym sygnale z kolei we wzmacniaczu on wzrasta. W związku, aha, z tym nie może być go tak za dużo. W tej chwili go jest króciutko. Thank you.
krótki jest. Tu można oczywiście, bardzo często w baladach oczywiście używam tego, prawda? Na przykład, no powiedzmy, że mam taką baladę, gram z zespołem. A na przykład jak to brzmi bez? Też ładnie. A to dodaje szlachetności. Tak. Kolejnym, no czasami używam długiego bardzo delaya. My w niektórych nie, oczywiście nie w podkładzie, ani nie w częściach solowych, ale tylko w pewnych odcinkach, ponieważ oczywiście jak grasz szybko, albo no to wtedy naprawdę ktoś jak rozmawia ci powie 100 słów na sekundę, to nic z tego nie zrozumiesz, prawda? Więc tak samo jest tu. Tylko wolne, bardzo, bardzo wolne nuty trzeba zagrać. Albo... Używam oczywiście bosy, bo DS2, DS3 jest, one najbardziej współpracują, najlepiej współpracują właśnie z dźwiękiem gitarowym, wiesz, i z przesterami również, z crunchowymi brzmieniami. A ten NXR co to jest? To jest taki bardzo, bardzo delikatniutki Univibe. To jest tylko reverb, aha, troszeczkę jest tego. Natomiast jak włączymy, zobacz. Bardzo minimalnie zmienia, trochę pogrubia brzmienie. Nieznacznie. On jest w zasadzie tak prawie, że na stałe. No taki hendrixowski Univibe to jest raczej ten. Też używam to raczej do bluesa. Ewentualnie z tym. No służę to tak sobie. To jest breakoutów. Nie, to trochę gorzej. To trzeba mieć duże, więcej wzmacniaczy i trzeba lepiej to ustawić. To z fuzem niespecjalnie tutaj mi się to udało. Ale fuz przywołuje wspomnienie z lat. A to fajnie brzmi, ciekawie. A te maluszki? A te maluszki to jest właściwie efekciarstwo trochę. Aha. Bo ten niebieski to jest... Nie było czym wypełnić miejsca w podłodze? Nie, chodzi o to, że on mi służy
szukam brzmienia. No właściwie to Moog, to stworzył w latach 60. To się nazywało Ring Modulator. I to było właściwie stworzone głównie do Hammonda. Mhm. I do Mooga. Szukam takiego efektu, nie mogę niestety znaleźć. To jest trochę namiastką tego, chociaż to jest dalece od tego, co bym chciał znaleźć. Mhm. Ale powiem ci, że takie granie już nie przystoi do grania na gitarze z motylkiem. Chyba że z przestrzelonym skrzydełkiem. No ale wiesz, to trochę inaczej te brzmi u mnie na większym wzmacniaczu. Ale to jest to efekciarstwo trochę. Natomiast to jest ciekawe też. To odkryłem całkiem niedawno. To mi jest potrzebne dosłownie do zakończenia jednej piosenki tylko. Mhm. Wiesz, jak to jest? Tu, zobacz, dużo jest tego, ale właściwie na tylko jedną piosenkę albo do połowy jednej piosenki muszę mieć ten efekt. Aha. Akurat. No bo chcę go mieć. Dlatego to jest tak rozbudowane. Nie mogłeś zrobić innego zakończenia? Jak mi się popsuje, zrobię. Przysięgam ci. Bo to się bardzo często psuje. Zobacz. Właśnie popsuło. No powiem ci, że to już wymyślił. No więc tak się bawię. A używać takich efektów w ogóle do grania w swoim zespole teraz? Takich industrialnych? Nie. Skąd? To są dosłownie, to jest dosłownie na 16 taktów czegoś takiego z zaświatów. Aha. Jakby wiesz, no trochę jest to oczywiście eksperymentalne, ale wiesz, przy odpowiednim podkładzie mocnym, rockowym, to się sprawdza, wiesz? Bo to jest dosłownie coś, co na chwilę przykuwa ucho, aha, wiesz? To nie jest gitara, ani nie przester, ani nieczysta. Coś, co nagle daje trochę inny kolor, jasne, wiesz, na te półtorej godziny grania, prawda? Opowiedz trochę o tej kapeli nowej, bo co to jest? Czego się możemy spodziewać? No wiesz, to jest kapela, o której właściwie marzyłem od lat, bo aha, to wiesz, tylko że zespoły ostatnio, w którym grałem, no i zajęcia poza zespołowe też nie potrafiłem zgromadzić ani składu, ani nie miałem czasu na to, żeby to jakoś dogonić. Trafiłem bardzo fajnych muzyków, którzy chcieli współpracować. Bardzo z dużą, jestem bardzo wdzięczny im, z dużą pokorą podchodzą w ogóle do prób, do programu. Wiesz, mimo że koncertów na razie nie ma aż tak dużo, tylko na razie powiedzmy, wiesz, ja mówię, że to jest mój debiut. Wiesz, debiut. Z pełnym oddaniem naprawdę robimy fajny program. Program jest oparty właściwie na mojej działalności takiej sprzed lat, to wiesz, na przykład gramy utwory testu, które uważam, że super, niektóre są bardzo wartościowe, których nie ma i nie ma takiego grania.
Też na przykład gram też moje numery z Perfektu, które właściwie nie miały szansy zaistnieć na scenie, ponieważ graliśmy same hity, same najbardziej znane, a te były nieznane. Bardzo mi szkoda tych numerów. Przeranżowałem kompletnie zupełnie inaczej. Też gramy oczywiście medley Hendrixowski, taki, który wydaje mi się, że no, lubię grać Hendrixa, chociaż to akurat jest taki ten najmocniejszy, jeden z mocniejszych hendrixowskich numerów, z początków jego. I również gramy najnowsze rzeczy, które są dosyć trudne, nie są komercyjne, nie są piosenkami. Tylko są raczej wiesz, dużo riffów trudnych jest, ale groovy są ok. Takie, wiesz, to naprawdę można cię pobujać. Kto gra z tobą? Sławek Puchała gra na bębnach i Tomek Płonka gra na basie, a śpiewa ostatnio od kwietnia Justyna Panfilewicz. Proszę bardzo. Bo ja zaczynałem z Natalią Sikorą. Aha. Myśmy zaczęli rok temu już robić ten program. Do tych nowych rzeczy również napisała teksty, więc trochę nam się te drogi artystyczne rozeszły. Ona chce w tej chwili robić coś innego. Ja zostaję przy swoim, no i udało mi się znaleźć wspaniałą dziewczynę, naprawdę bardzo, bardzo ma znakomity wokal. W ogóle jest naprawdę mentalnie fantastyczna, jest koleżeńska, jest pracowita, w ogóle wiesz, a to wszystko generalnie chodzi o to, że widzisz, nie są łatwe czasy, wiesz, nie są łatwe czasy dla nas. Wydaje mi się, że te ostatnie lata spowodowały jednak jakiś taki ścisk, chociaż są koncerty, oczywiście są koncerty duże, ludzie idą, tylko że, wiesz, to jest tak, że na mnie nie przyjdą ludzie jak na gwiazdę typu, nie wiem, no nawet Perfekt, czy Bajm, czy Reggie Punk, czy tego. Dlaczego tak nie, zakładasz? Bo ja jestem jednak postacią drugoplanową, wiesz. No, ale jesteś mistrzem drugiego planu, wiesz. Tak, ale tak myślę, że jednak bardzo, to wiesz, chociaż spotykam się naprawdę z ogromnym szacunkiem ludzi, wiesz, i podchodzą i cieszą się, że właśnie gratulują mi, że ja to robię. No pewnie. Bo nie ma takiej muzyki, mówi pani Dariuszu. Myśmy nie słyszeli takiej muzyki, to jest po prostu rewelacja, róbcie tak. Ja mówię, no trudno. Nie, no będę oczywiście robił, wiesz, no będę starał się grać i pracować nad programem, ale bardzo te koncerty są naprawdę fajne i się spotykają z ogromnym, wiesz, super aplauzem. Wiesz co, zadam ci trudne, to nie będzie trudne pytanie, ale pytanie bardzo poważne, bo grasz z młodszymi od siebie, jesteś dla nich mentorem, podobnie jak kiedyś dla ciebie był Tadek Nalepa. Jakim starasz się być dobrym wujkiem dla swoich muzyków? Wiesz co, ja proponuję coś. Powiedzmy, że pewne rzeczy są gdzieś tak mniej więcej opracowane u mnie w 80%. Resztę daję im naprawdę bardzo dużo dowolności. Dlatego, że z pewną premedytacją ta dowolność powoduje większy efekt i można więcej uzyskać od muzyka, jeśli dasz im tej wolności, bo oni sami dojdą w pewnym momencie do tego, co by chcieli zagrać, jak zagrać, wiesz? A takie na przykład, wiesz, ściśnięcie jakby muzyka, jak ma grać, i tylko dlatego, że tak mi się podoba, to nie do końca, on nigdy nie będzie z sobą tak naprawdę. Więc ja im naprawdę daję bardzo dużo przestrzeni. Tak samo Justynie. Ona mi Leda zapytała, czy jest okej. Justyna, ja powiedziałem, posłuchaj, to jest twoje i ja ci nie chcę odbierać. Bo ona cały czas wracała do Natalii, wiesz, że to jest jednak inna barwa, inny głos i ten Natalia jest to zupełnie inna bajka. Ty nie musisz być, nie udawaj Natalii. Ja mam zastrzeżenie do niektórych zespołów, które na przykład po śmierci wokalisty przychodzi wokalista, który udaje tego starego. Tak. Po co? Po cholerę. No po co? Odbierasz człowiekowi duszę, naturę, no bo facet, a i tak go nie zastąpisz. No i tak go nie zastąpisz. Więc ja mówię,
bądź sobą po prostu, bądź pewnie sobą, tak. Bądźcie sobą. Jeśli są jakieś, oczywiście są czasami jakieś podpowiedzi czy jakieś uwagi, ale to tylko idzie wiesz, no, jak najbardziej w pozytyw. Super, naprawdę. Mocno trzymam kciuki i powiem ci coś w tajemnicy, że muzycy, z którymi grasz, to naprawdę zawodowi muzycy są i są dumni z tego, że mogą z tobą pracować. I potraktuj to jako komplement. Mam taką nadzieję. Dużo rozmawiamy, wiesz, to nie tylko jest tak, że gramy koncert i później już, wiesz, pa i każdy robi swoje, na tym to polega. Rozmawiamy o takich bieżących sprawach, o pewnych trudnościach też, wiesz. Granie to nie wszystko. Jak mi kiedyś dawno temu mówił znajomy, najpierw musisz się nauczyć pić, a trochę grania samo przyjdzie. Rzeczywiście. Potem czasy się trochę zmieniły, ale... Albo z kolei mówi kiedyś ojciec mojego przyjaciela, no niestety już nie żyje, to znaczy Marian Zimiński, który grał z Niemenem. On wymyślił, przecież wstępki grał Rachamondzie, Dziwny jest ten świat. No tak. Zawsze u ojca i mamy Mariana Zimińskiego w niedzielę był obiad. Na obiad był rosół i oczywiście tam jakiś schabowy, czy coś, czy kurczak oraz butelka wódki. Wiadomo, niedziela. Niedziela. Po sumie. Marian pojechał na kontrakt do Skandynawii na pół roku. Wrócił z tego kontraktu, jest niedziela, przychodzi do rodziców, ojciec rosół schabowy ten, stawia wódkę, a Marian mówi: nie piję. Chory. A ojciec mówi: oj synu, co z ciebie na tym zachodzie zrobili? No bo tam cię nie piło. Tam raz, że za drogo, poza tym no wylecisz z roboty. To prawda. To jeszcze zostały nam dwa efekty. No kaczka wiadomo, chociaż tak. To jest też coś specjalnego. To jest jedna z lepszych w ogóle, które spotkałem. Długo szukałem, bo miałem na początku Voxa, ale Vox barwowo był bardzo dobry, ale troszeczkę jakby obcinał sygnał, co mi przeszkadzało. Następno miałem Slasha też z preampem w środku. Nie wiem, po co ten preamp był potrzebny, kompletnie to nie grało, ale sama kaczka była okej. Okay. Ale też nie do końca, ale trafiłem, to z Custom Audio Electronic, to jest jedna naprawdę bardzo ciekawy, ma dwie opcje. Ma tutaj coś takiego, że ma tu z boczku taki, tak zwane, to jest żółte, żółty plan. I żółty gra mniej więcej tak. I ma drugi rodzaj brzmienia, troszeczkę, wydaje mi się, grubiej brzmi, podobnie bardzo. No i wiesz, ładnie. Coś takiego. No tuner wiadomo, potrzebna rzecz. Bardzo potrzebna rzecz, bo... Niby słyszymy, ale z komputerem nie wygrasz. Tak, i na scenie jest bardzo trudno się, wiesz, jak struna pójdzie, czy żeby się dostroić, to bardzo pomaga. Dobra, to jeszcze pogadajmy chwilę o tym, co masz za plecami. I powiem, że to pytanie nurtuje mnie od samego początku, kiedy zobaczyłem twój set. Czy to jest ręczna robota? Tak, to jest ręczna robota. To jest mój ostatni jakby hit, ponieważ to zrobiła mama perkusisty. Serio? Tak, mama perkusisty. Podarowała mi przepiękne, w ogóle no, byłem tak wdzięczny, bo ona coś tam szydełkuje sobie, robi takie fajne rzeczy, jakąś tam mięsowe chyba też. Aha. To zrobiła z wełenki. I no ja od dłuższego czasu mam te krokodylki, różne, ze świata też, albo prezenty, albo sam czasami kupuję. Mam różne takie malutkie też gadżeciki ze świata, od różnych, od znajomych, od przyjaciół, z różnych podróży. Ale on jeździ z tobą zawsze, jakiś krokodylek? Tak, ten jeździ. Ten jeździ. Tak, ten jeździ. Czyli ostatnio, taki talizman. Tak, ten jeździ ostatnio, tak. No jakoś tak się stało, że wiesz, jak zaczynałem, to...
Zawsze. W szkole mnie już nazywali krokodyl. Później w klubie już do mnie krokodyl, albo krok, albo krokody. I tak już zostało do dzisiaj. I nawet płytę zatytułowałem. Też zatytułowali krokodyl. Następna będzie krokodyl 2. Krokodyl 2. Może być. No, wiesz, chwyt marketingowy. No. Pewnie, że tak. Może to chodzi. Darku, opowiedzmy chwilę o tych dwóch bidzidełkach malutkich, które są bardzo sympatyczne. No to takie pikusie moje ulubione, które mam w domu, wiesz, tak woksi, no to są oni na 15 W, to są wszystko tranzystorowe wzmacniacze, ale ja zawsze mówię, zagrać się da na wszystkim, pewnie, naprawdę. Tak. No trzeba tylko tam tymi migałeczkami trochę pokręcić i to wszystko. A ale drugi, jak połączyłeś a drugi dwa mały ze sobą, marszalik, a drugi marszalik to też, to są zupełnie domowe, cichutkie, ja nie gram głośno, lubię je bardzo, bo mają właściwie to brzmienie, które nawet nie muszę pedalboardu już używać, bo po co? Włączam tylko sobie jakąś rytm, maszynę, czy jakiś, czy coś, czy jakieś nagranie i sobie po prostu, wiesz, gram do tego. No Marshall to wiadomo, ale no, Vox jak tu ma głośnik, który ma 1,5 cala, to nie, on ma, ja zmieniłem to głośnik. Też zmodyfikowałem, tak jak wszystko. Zrobiłeś dziurę w głośniku? Zmieniłem głośnik, to rzeczywiście przypomniało mi się, bo tam był 8 cali, a włożyłem tam Eminensa 10-calowego, bo ja grałem, chyba ze 3 koncerty zagrałem na tym Voxie. Naprawdę normalnie bębny stały, wiesz, tylko że nie rockowe koncerty. Takie, no ale one niepozornie to wyglądają, no, ale swoją tajemnicę może w sobie mają, no. Tak, bo wiesz, jak jeszcze jak nagłośnić odpowiednio przez, przez kolesia, który trochę kuma, wiesz, no to zrobi to wszystko, to nie ma problemu. Wiesz, dawniej nikt o tym nie wie, no. Oczywiście były, wiesz, widziało się na scenie, no, Hendrixa czy innych, no, czy Hu, no to byli mistrzowie, tam po prostu stało tego z tyłu, no, cała ściana tych wzmacniaczy, wiesz, jak to było możliwe. Wiesz, to naprawdę to urywało głowę, jak ci ludzie mogli wytrzymać na widowni. Później się zmieniły czasy, minimalizacja, wszyscy, wiesz, natomiast w studio nagrywali naprawdę na małych wzmacniaczach. Ja czytałem, że Jimmy Page grał na 12-watowym wzmacniaczu. Ale tak, ja czytałem gdzieś jakiś wywiad z realizatorem dźwięku, że żeby wydobyć największe pasmo, najszersze pasmo z gitary, trzeba na niej grać delikatnie. Delikatnie, rozkręcasz wzmacniacz, ale grasz delikatnie. Ale grasz delikatnie, to się zgadza. No. I to jest ciekawostka. Podoba mi się to też, że jesteś zdrowy na umyśle, jeżeli chodzi o symetrię, bo tutaj jest zakłócona i co z tego? No. Dariusz Kozakiewicz był dzisiaj z nami. To była wielka przyjemność. Bardzo dziękuję. Dziękuję naprawdę. Bardzo. I było mi ogromnie miło, wiesz, no, przekazać też i wszystkim, nie, którzy będą może oglądać to i o czymśmy rozmawiali, bo rzeczywiście wydaje mi się, że potrzeba jest, wiesz, o tym, żeby pogadać o tych szczegółach, od kuchni, no bo pewnie, tak, bo tak, no, po koncercie często nie ma czasu po prostu, nawet jeśli pytają ludzie, nie ma czasu. Strasznie fajny gość to jest, możemy gadać i gadać, ale wybierzcie się na koncert i z pewnością także i z Darkiem porozmawiacie po koncercie, bo lubi rozmawiać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy, panie. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie, bye bye.